Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Dzisiaj będzie o zabawnych ulicach Krakowa. I tu jestem w takiej ulicy, która brzmi niczym Hobbit czy z jakichś wydarzeń Harry Pottera. Ulica Skrzatów. To wyobraźcie sobie, za mną był dawny fort austriacki i tu jest ukryta luneta grzegorzecka, fort numer 17, który no nie jest dostępny, ponieważ jest to teren jednostki wojskowej. Ale takie szybciutkie przeloty zrobimy super zabawnymi ulicami Krakowa. Także życzę wam super zabawy. Lecimy! Tutaj Skrzat podpowiada, abym poprosił o wsparcie kanału Tom Guide Krakow. Jedyne 9 zł 99 za miesiąc, a na wasze życzenie zrobię każdą trasę związaną z Krakowem bądź z okolicami. Oczywiście dzięki za subskrypcje, lajki i polecenia kanału Tom Guide Krakow. Także bardzo ważna jest grupa facebookowa Kocham Kraków, którą mocno rozwijam jako administrator. I już lecimy dalej. Żółta Ciżemki, ulica i wiadukt dawnej kolejki wąskotorowej, tak zwanej Kocmyżówki, wiodącej w kierunku Nowej Huty, Kocmyżowa i dalej w kierunku Warszawy. Taki sentymentalny wiadukcik. A tu na krakowskich Grzegórzkach ulica Blich, niczym Blichen. Tu bielono płótna, na tkaniny rozkładano na trawie i polewano wodą, by bielały na słońcu. Taka ciekawostka. Przy obok hala targowa. Polecam tutaj mój live stream Hala Targowa Pchli Targ. Ulica Kupa. Nazwa pochodzi od synagogi Kupa. Zbudowana z funduszy pochodzących z kasy kachalnej, kupa po hebrajsku to skarb kakału. Kupa jest nieodmienna. Nie mieszkasz na kupie, lecz na kupa. Wracamy znowu na Dąbie i tutaj akcent Goodbye Lenin. Mały, czarny Honecker stoi sobie przy ulicy Fabrycznej. A teraz uwaga, dozwolone od lat 18. Kompleks fabryczny wytwórni wódek na Dąbiu został uruchomiony tu, przy ulicy Fabrycznej, jeszcze przed 90 laty. Hale produkcyjne państwowego monopolu spirytusowego zatrudniały 500 robotników fizycznych i 55 pracowników umysłowych. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy rozbudowali fabrykę, zwiększając zatrudnienie do 1000 pracowników. Po wojnie doszedł jeszcze przemysł spirytusowy, destylarnia Polmos, jak również grupa kapitałowa Belvedere, destylarnia wódki Sobieski. Przed 10 laty zdecydowano, aby przenieść rozlewnię wódki krakowskiej do Polmosu Łańcut. Ale uwaga, jeśli ktoś przedobrzy z piciem... Ulica Rozrywki 1, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, czyli po prostu Izba Wyczeźwień, Wyczeźwiałka. Stawka za trzeźwienie już ponad 300 zł, niczym za hotel czterogwiazdkowy. Pracownicy mogą stosować nieokreślone środki przymusu. Wzbudza to zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I tuż obok po sąsiedzku cmentarz w Batowicach. A tu przy szosie warszawskiej ulica Pocieszka. Tak, tu przed 200 laty stał letni dom, a przy szosie karczma o nazwie Pocieszka. Ulica Woronicza. Nie, to nie Warszawa, to Prądnik Czerwony, Kraków. Tu w ogrodach Sanktuarium Sióstr Albertynek znajduje się dworek Pocieszka, którego fundamenty to pozostałość po renesansowej rezydencji braci Czelarii. Dwór został zniszczony podczas potopu szwedzkiego, jak większość
obiektów w Polsce. W XIX wieku odbudowany dzięki staraniom Marianny Badeniowej. W Pocieszce mieszkali królowie Władysław IV i Jan Kazimierz. Także i artyści działali jak Jacek Malczewski i nawet biskup Jan Paweł Woronicz, stąd nazwa ulica Woronicza. Tuż obok otwarto kawiarnię Pocieszka, znaną w kręgach modnego Krakowa z dobrej kawy i paczkowskiego pszenicznego piwa ważonego, tu na Prądniku Czerwonym. Dziękuję Wam pięknie, że dotrwaliście do końca vloga. Jak wiecie, bardzo ważne są subskrypcje, polecenia, jak i lajki, ale też możecie kliknąć w ten przycisk Wspieraj. Tam po prostu jest ten program miesięcznego abonamentu, gdzie mogę mieć otwarty program dla stałych youtuberów, widzów, którzy będą śledzić programy specjalnie dla nich, więc byłbym wdzięczny, jeśli stworzyłaby się grupa Wesprzyj. Także można bez obaw kliknąć na tą ikonkę i spojrzeć, co tam jest. Tam są różnokolorowe naklejki, różne bonusy, które oferuję. Myślę, że podobał się tutaj ten vlog, kolejny już w przygotowaniu. Dziękuję za jakiekolwiek sugestie i w formie zabawowej śledźcie kanał Tom Guide Krakow, jak również zapraszam na grupę Facebook Watch, to jest grupa Kocham Kraków. Grupa potężnie się rozrasta, już ponad 3300 członków, z dnia na dzień wzrasta liczba. Także super dnia Wam życzę, dzięki wielkie jeszcze raz za moje osiągnięcie monetyzacji, jak i zapraszam od razu na program Wspieraj, to jest bardzo ważny. Także dziękuję pięknie, trzymajcie się ciepło, do następnego razu, cześć!